Polish. Fast course. Unit 12. Dealing with emergencies. Seeing it. Jezus Maria! Wypadek! Policja! Policja, policja! Żadna policja! Najpierw pogotowie! Nie widzi pan, że są ranni? 2:03. 03, tutaj 18. Wypadek na rogu szpitalny i przeskok. 3 samochody, 1 CD, chyba ofiary w ludziach. 03, 03. Zrozumiałem, 18. Zrozumiałem. Co się stało? Wypadek? Proszę pana, ja wszystko widziałam. To ten pan. Ta pani jechała jak trzeba, powoli. A ten chuligan, ten bandyta. Proszę się rozejść i nie tamować ruchu. Kto prowadził? Pani? Pani jest dyplomatą? Paszport i prawo jazdy, proszę. Tak, ja prowadziłam. Jestem dyplomatą USA. Nie mam paszportu. Proszę, tu jest moja legitymacja z MSZ i prawo jazdy. Panie, nie widzi pan, że kobieta w szoku? Lekarza potrzebuje. Policja może poczekać. A ten pan, ranny, nieprzytomny, krwawy... Raz jeszcze proszę o spokój. Tłoku tu nie robić. Czy pani źle się czuje? Czy pani jest ranna? Czy coś panią boli? Może pani mówić? Trochę mi słabo i wydaje mi się, że wszystko mnie boli, ale to pewnie tylko szok. To mój mąż jest ranny, potrzebuje lekarza natychmiast i proszę bardzo zadzwonić do konsulatu USA. Proszę się nie denerwować, wszystko będzie dobrze. Już wezwaliśmy pogotowie, zaraz będzie karetka. O, już jedzie. Słyszy pani? Słyszy pani syrenę? Konsulat też zaraz poinformujemy i też na pewno przyjedzie. Więc kto był świadkiem wypadku? Co za ludzie! Ja byłam świadkiem i ten pan. Ale nie widzi pan, że są ranni? Proszę pani, tu jest aspiryna i woda mineralna. A tego pana trzeba przenieść i położyć. Nie, dziękuję bardzo. Lepiej męża nie ruszać i poczekać na lekarza. Ma pani rację. Lepiej poczekać na lekarza. Więc pani była świadkiem. Nazwisko, imię, adres, dowód osobisty, proszę. Taking it apart. Wypadek. Policja. Najpierw. Pogotowie. Ranni. Na rogu. Samochody. Ofiary. Ofiary w ludziach. Co się stało? Ta pani jechała. Jechał. Proszę o spokój. Rozejść się. Tamować. Ruchu. Prowadził. Prawo jazdy. Legitymacja. W szoku. Lekarza. Nieprzytomny. Krwawi. Tłoku. Źle. Czy coś panią boli? Słabo mi. Wydaje mi się. Pewnie. Natychmiast. Denerwować się. Wezwaliśmy. Karetka. Już jedzie. Słyszy pani? Syrenę. Poinformujemy. Ktoś przyjedzie. Świadkiem. Ludzie. Przenieść. Położyć. Lepiej. Ruszać. Poczekać na. Ma pani rację. Dowód osobisty. Getting the feel of it. Practice saying where you are hurt. Co pana boli? Tu mnie coś bardzo boli. Nie wiem, wszystko mnie boli. Głowa mnie bardzo boli. Krzyż mnie boli.
Ręka mnie boli. Ramię mnie boli. Noga mnie boli. Practice saying that you are not feeling sick. Jak pani się czuje? Słabo mi. Niedobrze mi. Kręci mi się w głowie. Boję się, że zemdleję. Chyba nic mi nie jest, to pewnie tylko szok. Dobrze, dziękuję. Przestraszyłam się tylko trochę. Chyba nic mi się nie stało, muszę tylko chwilę posiedzieć. Practice explaining that someone else needs immediate medical attention. Moja żona jest ranna. Mój mąż jest ranny. Moje dziecko jest ranne. Moja żona potrzebuje lekarza, natychmiast. Mój mąż potrzebuje lekarza, jest po zawale. Moje dziecko potrzebuje insuliny. Moja córka nie może brać penicyliny, jest uczulona. Ten pan bardzo krwawi. W samochodzie jest jeszcze ranny szofer. Ta pani jest nieprzytomna. Ten pan chyba nie żyje. Practice saying that you want the embassy, consulate, your family notified. Proszę natychmiast poinformować ambasadę USA. Proszę zadzwonić do konsulatu amerykańskiego. Proszę skontaktować się z moją żoną. Tu jest nasz adres i telefon. Proszę wezwać mojego lekarza. Proszę, tu jest numer telefonu i nazwisko mojego lekarza. Proszę zadzwonić do naszej pielęgniarki. Ona mówi po polsku. Putting it together. Variants. Co się stało? Rozejść się, rozejść się. Czy to pan prowadził? Dokumenty, proszę. Tak, ja prowadziłem. Proszę, tu jest moja legitymacja z MSZ i prawo jazdy. Jestem dyplomatą USA. Widzę, że poważny wypadek. Czy to pani samochód? Czy pani prowadziła? Paszport i prawo jazdy pani będzie uprzejma. Tak, to mój samochód i ja prowadziłam. Nie mam paszportu, mam legitymację z MSZ. A tu jest moje prawo jazdy. Czyj to samochód? Kto prowadził? Dokumenty, proszę. To nasz samochód. Mąż prowadził, ale widzi pan, że jest ranny. Proszę, nasze dokumenty. Czy jest pan ranny? Czy potrzebuje pan lekarza? Czy może pan odpowiedzieć na kilka pytań? Nie, chyba nie jestem ranny, tylko trochę zszokowany. Ale moja żona potrzebuje lekarza i chciałem zadzwonić do konsulatu. Jak pani się czuje? Czy coś panią boli? Ten pan jest chyba ranny. Trochę mi słabo i trudno mi mówić. To mój mąż, ranny. Czy mogę zadzwonić do konsulatu USA? Czy wszystko w porządku? Czy ktoś jest ranny? Lekarz zaraz będzie, pogotowie jest już w drodze. Dziękuję, rzeczywiście potrzebujemy lekarza. Nasza córka jest pokaleczona i chcieliśmy kogoś z konsulatu. Proszę się uspokoić, wszystko będzie dobrze. Karetka już jedzie, a kolega właśnie telefonuje do konsulatu. Dziękuję, chciałem poinformować konsulat. I chciałem też zadzwonić do naszego lekarza, lekarza ambasady. On mówi po polsku. Niech się pani nie denerwuje. Zaraz przyjedzie pogotowie i ktoś z konsulatu. Dziękuję. Rzeczywiście trochę jestem zdenerwowana. Widzi pan, mąż niedawno miał atak serca i... Tak, rozumiem. Żona jest ranna, ale to na pewno nic poważnego. Proszę się uspokoić. Konsul zaraz będzie. I lekarz też. Mam nadzieję, że ona niedawno chorowała, no i jest w ciąży. Proszę pani, tu jest zimna woda na kompres dla męża, ale chyba trzeba wynieść go z samochodu. A dla pani aspirynę mam. Na pewno głowa panią boli. Dziękuję bardzo za kompres. Nie, męża chyba lepiej nie ruszać. Poczekamy na lekarza. Mówię panu, ta policja nic nie rozumie. Dokumenty i dokumenty. To pana żona, prawda? Tak, wiem. Lepiej jej nie ruszać. Poczekamy na pogotowie. Ale może zimnej wody i proszek na ból głowy dla pana? Tak, myślę, że lepiej żony nie ruszać. Dziękuję za wodę. Zrobię kompres. Co za tragedia. Taka ładna i młoda kobieta. Ale niech pan się nie denerwuje. Wszystko będzie dobrze. Młoda to na pewno zdrowa. Ale może walium dla pana? Też mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
Nie, za Valium dziękuję. Czy może pani zatelefonować do ambasady USA? Tu jest numer i moje nazwisko. This is the end of unit 12.